No tak, to powolutku sobie zaczynajmy. Jeszcze pewnie nasi słuchacze będą sobie dołączać powolutku. Ja też Państwa wprowadzę w temat tego dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Bartosz Pospieszyński i na co dzień wspólnie z zespołem konsultantów wdrażamy, edukujemy również zamawiających nie tylko z obsługi działania platformy przetargowej, ale tak jak Państwo będziecie mieli okazję posłuchać przez najbliższą godzinkę, no to również z tej szeroko rozumianej tematyki zamówień publicznych i nie tylko zamówień publicznych, bo również mówimy o tych, w których nie stosujemy założeń ustawy prawa zamówień publicznych. Ale mniejsza z tym. Szanowni Państwo, króciutko poproszę o informację. Ten czat widzę, że już dosyć dobrze jest rozgrzany, więc fajnie, że to działa. Jakbyście Państwo tylko mogli mi króciutko potwierdzić, że prezentacja jest widoczna, że to, co mówię, jest dla Państwa zrozumiałe, słyszycie, widzicie, to będzie fantastycznie, będziemy mogli po prostu zaczynać. Ja dzisiaj mam troszeczkę takie zadanie, jak przed koncertem, mówiąc krótko, rozgrzać publiczność, więc mam nadzieję, że uda mi się to osiągnąć, bo dzisiejsze spotkanie oczywiście będzie poświęcone no po prostu wykładowi prowadzonemu przez jednego z ekspertów, z którymi współpracujemy. No co, szanowni Państwo, tak, ten czat działa, a słychać, widać, super, jest cieplutko. No jest cieplutko, ja marynarkę założyłem, bo to jednak już listopad, te 20-stopniowe upały już są dawno, dawno za nami, ale to i tak jest piękna, złota polska jesień. Mam nadzieję, że w całym kraju, we Wrocławiu szczególnie jest ona, była ona ładna aż do dzisiejszego dnia. I zresztą my też dzisiaj wchodzimy w tę, może nie dzisiaj, ale od ostatniego czasu wchodzimy w tę najistotniejszą, najintensywniejszą fazę roku, czyli po prostu domykanie wszystkich postępowań tak, aby to wypchnąć jeszcze przed 31 grudnia. W tym roku dla niektórych użytkowników, zdradzę, mini portalu, ten 31 grudnia jest niezwykle magicznym dniem, ale o tym również będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja jestem w szoku, że mamy taką frekwencję, czyli ten temat planowania zamówień, to jest chyba temat na czasie, bo tak jak rozmawiamy z klientami i nie tylko, no to faktycznie czuć, że zaczyna się okres najintensywniejszy, czyli okres spisywania wydatków, wypychania postępowań, domykania różnych przetargów i tak dalej. 12:03, a tu ponad 80 osób. Fantastyczna frekwencja, bardzo Państwu dziękujemy. No dobrze, co my dalej dzisiaj tutaj mamy? 12:13 sobie tak to wymyśliliśmy, około godzinka wykładu przed nami. Postaramy się w tym czasie wytłumaczyć Państwu meandry tego całego planowania zamówień. My liczymy również na Państwa pytania, gdybyście oczywiście mieli ochotę porozmawiać z nami, no to i czat głosowy, i czat tekstowy są do Państwa dyspozycji. Ja zakładam, że z racji tak dużej frekwencji pewnie łatwiej będzie to osiągnąć czatem tekstowym, ale tu mówię, obie formy są do Państwa dyspozycji, my się nigdy nie zamykamy na Państwa działania. Pytania mamy za sobą, temat mamy jeszcze przed sobą, więc przejdę do kolejnego slajdu. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiali o planowaniu zamówień. Państwo się co roku mierzycie z tym tematem, on co roku jest dokładnie taki sam, a pomimo wszystko pojawiają się nowe wątpliwości lub zapominamy o tych wątpliwościach, które zostały rozwiane rok wcześniej. Dlatego tym razem nie chcieliśmy czekać do ostatniej chwili, chcieliśmy Państwu już w listopadzie podpowiedzieć, co w związku z tym planowaniem powinniśmy zrobić, o czym powinniśmy na pewno pamiętać. Dlatego dzisiaj postaramy się w ciągu tej godziny, ja cały czas biorę na barki ciężar tego wydarzenia, a tak naprawdę sam chętnie posłucham, ale porozmawiamy o tym, czy posłuchamy o tym, jak powinniśmy podchodzić do tematu szacowania wartości zamówienia. Zakładam, że pojawi się ta magiczna data ważności takiego szacowania. Powytłumaczymy najważniejsze różnice między planem zamówień publicznych a planem postępowań, z czego z mojej perspektywy ten drugi nie jest w stanie powstać bez tego pierwszego, no bo przecież tym budulcem właśnie jest plan zamówień. Jeżeli chodzi o aktualność planu, no to od wejścia w życie tej nowej ustawy, nowej, już nie takiej nowej, sprzed 2019 roku, jest tematem bardzo na czasie, bo Państwo macie obowiązek tej bieżącej aktualizacji planu, więc myślę, że to będzie dla Państwa istotne. A na sam koniec myślę, że to, co w ostatnim czasie spędza sens powiek nie tylko zamawiających, ale też organów, które będą te zamówienia kontrolowały, czyli sposoby łączenia, czy bardziej obowiązki łączenia i dzielenia pewnych zamówień.
No, tutaj serdecznie nawet pozdrawiam moje wczorajsze spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach, gdzie na ten temat co nieco rozmawialiśmy, jak łączyć i czy dzielić te zamówienia, które, że tak sobie pozwolę to określić, są realizowane pod jednym adresem. No ale dobrze, wspominałem już dzisiaj o tym, że będziemy, że zepchniemy ciężar tego wydarzenia na barki naszego eksperta, a nie miałem okazji go przedstawić. No jest to rzeczywiście osoba, która dla naszych słuchaczy jest już dobrze znana. Mówię tutaj o Piotrze Szmicie, który jest przede wszystkim ekspertem prawa zamówień publicznych dla mnie, a również prezesem kancelarii Prudence PDP i na co dzień wspiera zamawiających, sam zresztą również jest zamawiającym. Mam nadzieję, że właśnie z tych obu perspektyw dzisiaj co nieco posłuchamy. Ja będę zachęcał, żebyśmy zostali do końca, ponieważ po wykładzie zaproszę Państwa na krótką rozmowę z Piotrem właśnie w związku z tym 31 grudnia i perspektywą zamawiających po tym okresie. Zakładam, że już Państwu co nieco świta, bo temat też jest gorący, ale dla tych, którzy jeszcze nie mieli do czynienia z tą datą, dla których jest ona, pojawia się ona po raz pierwszy, a są użytkownikami mini portalu i nie tylko, no to zachęcam, żebyście zostali Państwo z nami do końca. A ja tymczasem oddaję głos naszemu ekspertowi, jeżeli jest z nami, mam na taką nadzieję. No i zostawiam Państwa w dobrych rękach. Jest. Ekran oddaję, jeszcze nic nie słyszymy, ale to na to trzeba sobie zasłużyć. I co, mogę już, tak? Tak, oczywiście. Dobra. Dobra, i czy widać prezentację? Tak, jasne, jak najbardziej. Dobra, no to witam Państwa serdecznie w ten piękny piątkowy dzień, najlepszy w każdym tygodniu pracy, a jeszcze, że ten tydzień miał tylko 3 dni, no to po niektórych pewnie jeszcze krótszy, to bardzo fajnie, że chcieliście Państwo posłuchać w sumie istotnym obowiązku naszym, z jakim się borykamy już od kilku lat, ale niezwykle istotnym z punktu widzenia właśnie tego, co mówił Bartek, czyli o tym, czy dzielić, czy łączyć, a jak łączyć to kiedy, a jak dzielić to kiedy i czy w ogóle można. No czasem można, czasem nie można, ale dzisiaj o tym kilka słów powiemy. No, nie można mówić o planowaniu bez powiedzenia kilku słów na temat szacowania wartości zamówienia, bo to też jest tu istotne, bo w jakimś sensie, w jakiś sposób ustawodawca nam tego nie mówi. Musimy określić tą tak zwaną orientacyjną wartość zamówienia, którą musimy do planu postępowań wstawić. No, jest to instytucja podobna do szacowania, aczkolwiek nie w żaden sposób nie zdefiniowana na gruncie przepisów ustawy naszej o zamówieniach publicznych. No przejdziemy do planu postępowań i też kilka słów powiem na temat tego, że tak naprawdę w naszej praktyce musimy tworzyć dwa plany, plan zamówień i plan postępowań. Jeden bez drugiego, inaczej, plan postępowań trudno jest sporządzić bez sporządzenia planu zamówień, bo ten, który musimy opublikować później, niejako wynika z tego planu zamówień. No właśnie kwestie dotyczące łączenia i dzielenia zamówień. Przejdźmy zatem do szacowania wartości zamówienia. No mamy, wszystkim nam się wydaje, że wiemy, jak to robić z tym szacowaniem i wiemy, jak to powinno wyglądać. No niemniej jednak jest to temat, który jest najważniejszym tak naprawdę działaniem naszym przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania czy planowaniem jakiegokolwiek postępowania, no bo musimy wiedzieć, ile to coś, co chcemy zamówić, ma kosztować ewentualnie w przyszłości. No w dzisiejszych realiach gospodarczych jest to niezwykle trudne tak naprawdę, o ile w ogóle jeszcze możliwe na tych starych, utartych przez nas latami stosowanych sposobach szacowania wartości zamówienia, no bo to wszystko, co się dzieje na rynku, uzyskało taką dynamikę, że bardzo często jest tak, że no ten szacunek w momencie jego tworzenia, a na moment wszczynania postępowania często też, no może być znacząco inny niż w tym momencie właśnie, kiedy się szykowaliśmy do przeprowadzenia danego postępowania.
No i mamy kilka zasad, które, no, które znamy od lat, które mówią, że nie możemy łączyć zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy. Co do zasady, tak jest. Oczywiście mamy te zamówienia mieszane i też rozwiązania do tego, jak kwalifikować takie zamówienia. Mamy zakaz dzielenia zamówienia na odrębne w celu uniknięcia łącznego szacowania wartości zamówienia, a co przez to rozumiemy do uniknięcia stosowania przepisów ustawy. No ale właśnie, tutaj trzeba zaznaczyć, że ktoś, kto będzie chciał nam zarzucić, że oszacowaliśmy taki sposób, żeby uniknąć łącznego szacowania i uniknąć stosowania przepisów ustawy, no musi nam udowodnić tą intencjonalność naszego działania, czyli właśnie, że robiliśmy to po to, żeby uniknąć stosowania przepisów ustawy. No jest to dość trudne do przeprowadzenia, że tak powiem, bo trudno jest wejść do czyjejś głowy i rozpoznać czyjeś zamiary. No oczywiście to wszystko zależy od tego, jak to szacowanie zostanie przeprowadzone. Oczywiście nie możemy zaniżać wartości zamówienia, też w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, ale co jest bardzo ważne, nie możemy wybierać metody szacowania w taki sposób właśnie, która nam da prawdopodobieństwo, że ustawy nie będziemy musieli stosować lub nie będziemy musieli stosować bardziej dolegliwych przepisów. To się łączy oczywiście z wyborem procedury, czy unijnej, czy krajowej. No też wielokrotnie się zwraca uwagę w literaturze, na spotkaniach różnego rodzaju dyskusyjnych, no że właśnie, czy takie brzmienie przepisu nie obliguje każdego zamawiającego do szacowania wartości każdego zamówienia za pośrednictwem dwóch różnych metod po to, żeby właśnie zaspokoić te chore ambicje najczęściej kontrolujących, które chcieliby nam na siłę udowodnić, że no właśnie my jesteśmy ci źli i tak oszacowaliśmy wartość zamówienia, że nie musieliśmy stosować przepisów ustawy, a zdaniem tego kontrolującego no jednak tak nie jest. No i tutaj każdy zamawiający no musi sobie, że tak powiem, w cichości swojego gabinetu rozstrzygnąć właśnie, czy podejmuje ryzyko i w dobrej wierze szacuje najlepszą znaną sobie metodą dane zamówienie, czy też chce dać zadość ewentualnym wątpliwościom kontrolującego i pokazać, że oszacował dwiema metodami i z dwóch metod na przykład wyszło mu, że jednak ustawy stosować nie musi lub że nie jest to zamówienie unijne, tylko można je zrobić jako postępowanie krajowe. No problem będzie wtedy tak naprawdę, gdy z jednej metody uzyskamy wynik taki, że stosować ustawy nie musimy lub nie musimy stosować progów unijnych, tylko progi krajowe, bądź też gdy z obu wyjdzie nam, a my że musimy stosować przepisy ustawy, a założyliśmy już wcześniej, prawda, i nie daj Boże kierownik zamawiającemu komuś już obiecał, że będzie szybko, a się okazuje, że jednak niekoniecznie i że trzeba tę ustawę zastosować. No to w takich okolicznościach no ja zawsze zalecam wybór wariantu bezpiecznego, czyli jednak przeprowadzenie postępowania i wzięcie na siebie tego krzyża starcia się z przepisami prawa zamówień publicznych. No bo jest to dla nas zawsze bezpieczniejsze, zawsze łatwiej udowodnimy albo wybronimy się z zarzutów, że mimo wszystko ustawę zastosowaliśmy, no bo zawsze możemy te bardziej dolegliwe przepisy przecież stosować. Również podaję jeden z takich no, fundamentalnych w tym zakresie wyroków Trybunału Sprawiedliwości, starego co prawda i opartego o stare przepisy, ale wciąż aktualnego, który to właśnie odsyła do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym mowa jest o tym, że zamawiający winni również przestrzegać tych zasad, które tam są określone, a więc zasadę konkurencji, równego traktowania, niedyskryminacji, przejrzystości, których zastosowanie przy działaniach związanych z zamówieniami publicznymi jest po prostu obowiązkiem instytucji zamawiającej, która zawiera umowę w sprawie zamówień publicznych, wyłączonych również z zakresu obowiązywania dyrektyw wspólnych i regulacji udzielania zamówień w prawie
w prawie krajowym. Musimy o tym też pamiętać, udzielając zamówień krajowych, no bo nie żyjemy też w próżni prawnej. I oprócz tego, że mamy dyrektywę klasyczną czy dyrektywę sektorową, to mamy jeszcze właśnie ten traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który też jest skuteczny względem postępowań krajowych. Więc to też tutaj przestrzegam Państwa przed takim zero-jedynkowym rozumieniem, że przepisy unijne to tylko przetargi unijne, a przetargi krajowe to wyłącznie przepisy krajowe. No tak niestety nie jest. No i teraz szacując wartość zamówienia i planując postępowania i planując zamówienia, no musimy pamiętać o znanej nam wszystkim zasadzie trzech jedności, czyli ten moment, kiedy musimy stwierdzić, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, ewentualnie udzielanym w częściach, czy mamy do czynienia z odrębnymi zamówieniami. Tę zasadę trzech jedności już dawno temu wypracowało orzecznictwo, w szczególności Krajowej Izby Odwoławczej, które na gruncie nowych przepisów zostało jeden do jednego wprowadzone do przepisów ustawy. I mamy zasadę jedności wykonawcy, zasadę jedności przedmiotu zamówienia i zasadę jedności czasu. Z tą zasadą jedności czasu to zawsze mamy do czynienia, no bo jako jednostki sektora publicznego no mamy obowiązek planowania naszych budżetów na dany rok budżetowy, no chyba, że to są inwestycje, bądź jeżeli dostaniemy glejt od skarbnika czy głównego księgowego budżetu o tym, że on zagwarantuje nam pieniądze w przyszłości na daną realizację. No ale co do zasady, Możemy planować zamówienia na jeden rok budżetowy i wszystko tak naprawdę, co się dzieje w danej jednostce, no ma tą jedność czasową, no bo wszystko się musi wydarzyć w danym właśnie roku budżetowym. Największe problemy tak naprawdę mamy do czynienia właśnie w przypadku udowadniania w głównej mierze, że nie mamy do czynienia z jednością wykonawcy czy jednością przedmiotu zamówienia. No jak to rozumieć? No, jeżeli zamówienia są podobne, mają doprowadzić do osiągnięcia podobnego efektu, to raczej będziemy mieli do czynienia z jednym zamówieniem, ewentualnie udzielanym w częściach. Natomiast jedność wykonawcy no, polega na tym, że musimy przeanalizować, czy daną grupę zamówień jest w stanie lub byłby zainteresowany wykonać jeden wykonawca na danym rynku właściwym, przy czym no, zawsze są dywagacje na temat, jak szeroko interpretować pojęcie rynku właściwego, czy ograniczać się tylko do rynku polskiego, czy tylko do rynku Unii Europejskiej, czy do rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy jeszcze szerzej do tego tematu podchodzić. No, trudno jest odpowiedzieć na takie pytanie. No, musimy do tego zdroworozsądkowo podchodzić. No, raczej rzadko nam się zdarza przy naszych standardowych, w cudzysłowie prostych zamówionkach, żeby jakiś wykonawca spoza Polski, czasem spoza Unii Europejskiej byłby zainteresowany realizacją takiego zamówienia. Oczywiście abstrahuję tu od zamówień takich dużych, żeby nie powiedzieć olbrzymich, czy jak planowana nasza elektrownia jądrowa, czy jakaś inna wielka inwestycja drogowa na przykład, no bo to częściej jednak wykonawcy zagraniczni byliby zainteresowani. I dopiero w momencie, kiedy te trzy jedności mamy, że tak powiem, zaspokojone, mamy możliwość powiedzenia, że mamy do czynienia z jednym zamówieniem, które możemy udzielić w kilku częściach. Też przestrzegam Państwa od mechanicznego podchodzenia do kodów CPV, bo swego czasu, kiedy te kody CPV weszły do naszego życia codziennego w zamówieniach publicznych, zamawiający chcieli uprościć sobie właśnie życie, twierdząc, że jeżeli dane dwa zamówienia powiedzmy mają różne kody CPV, to na pewno są to odrębne zamówienia i nie trzeba ich sumować. No oczywiście jest to oczywista nieprawda tak naprawdę, no bo o tym, czy to jest jedno, czy nie jedno zamówienie, decyduje właśnie spełnienie się tych trzech
tych trzech jedności, a nie kod CPV. Kod CPV tak naprawdę jest kodem, powiedzmy, że tak powiem, statystycznym, który pozwala agregować w różnego rodzaju analizach gospodarczych czy biznesowych, które prowadzi Unia Europejska, ale także nasz Urząd Zamówień Publicznych, co do określania wolumenów rynków właściwych, zaangażowania różnego rodzaju zamówień na podstawie kodu CPV i po nic więcej ten kod CPV tak naprawdę nie służy. No, sprytni zamawiający, którym się wydawało oczywiście, że są sprytni, usiłowali twierdzić, że na przykład w przypadku dostaw, jeżeli trzy pierwsze cyferki kodu CPV są jednakowe, to znaczy, że to jest jedno zamówienie, a jeżeli nie, no to już możemy sobie radośnie podzielić. W przypadku usług było przekonanie, że pięć pierwszych cyferek, jak jest ta sama, to jest jedno zamówienie, natomiast no tak wcale być w rzeczywistości nie musi, co nie oznacza, że może tak i być. No niemniej jednak no samo twierdzenie, że kod CPV wystarczy do stwierdzenia, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy nie z jednym i czy planować jego realizację jako jedno zamówienie, czy jako kilka odrębnych zamówień od siebie niezależnych, no to jest droga raczej skazana na porażkę i zaprowadzi takiego zamawiającego jednak na manowce, a w przypadku kontroli no może to nieść ze sobą dużo dalsze konsekwencje niż tylko, że tak powiem, infamia pośród kolegów i koleżanek w pracy. Zawsze w przypadku łączenia bądź dzielenia zamówień trzeba się spojrzeć na te zamówienia tak całościowo, tak globalnie i analizować to ze względu na cel i funkcjonalność efektu, który chcemy osiągnąć. Bo też można by próbować powiedzieć, że i to też się często w dyskursie zdarza, że w przypadku robót budowlanych uznaje się, że jeżeli mamy do czynienia z jednym obiektem kubaturowym, to prace związane z tym jednym obiektem kubaturowym można uznawać za odrębne zamówienia i szacować odrębnie. Czasem tak, czasem nie, bo jeżeli mamy do czynienia, dajmy na to, z zamówieniem na roboty budowlane polegającymi na remoncie kilku różnych obiektów kubaturowych, no to trudno byłoby mi udowodnić, że taki remont każdego z tych obiektów byłby odrębnym zamówieniem od innych remontów. No w sumie wszystkie te remonty będą odbywały się w jednym czasie, wszystkie te remonty no dotyczą robót budowlanych polegających na wyremontowaniu, po trzecie no są przecież tacy wykonawcy, którzy te remonty mogą przeprowadzić. Ale jeżeli u danego zamawiającego będziemy mieli do czynienia, dajmy na to, z remontem obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru i obiektem niewpisanym do rejestru zabytkowego, no, do rejestru zabytków, no to tutaj mógłbym się przychylić do tego, że to są dwa odrębne zamówienia, no bo jednak skomplikowanie procesu remontu obiektu zabytkowego jest zupełnie inne niż w cudzysłowie zwykłego obiektu, który takich obostrzeń względem ingerencji w tkankę zabytkową nie wymaga. I odpowiedzialność za taki remont jest zupełnie inna, no bo odpowiedzialność za zniszczenie zabytków idzie w miliony złotych, jeżeli właściwy konserwator się tą sprawą zainteresuje i taką karę nałoży i utrzymają je sądy, no to ciężar gatunkowy jest zupełnie w tym zakresie innym. Więc znowuż nie możemy do każdej sprawy, inaczej, nie możemy w zamówieniach publicznych wytworzyć sobie modelu zachowania, który zawsze będzie skuteczny dla każdej podobnej sytuacji, bo niestety tak nie jest i każda sytuacja, każde zdarzenie jest specyficzne, ma swoje specyficzne uwarunkowania, które trzeba brać pod uwagę i na podstawie nich dopiero podejmować decyzji. Też olbrzymim problemem w przypadku planowania zamówień, a później ich udzielania, znaczy planowania, szacowania, a później ich udzielania jest właśnie, co zrobić z zamówieniami nieplanowanymi. Czyli sytuacja taka, że po opublikowaniu danego planu pojawia się jakieś nowe zamówienie, które w tym planie nie jest ujęte i co teraz tak naprawdę? Czy dodać, sumować i udzielać, czy nie dodawać, nie sumować i udzielić jak dla wartości? To wszystko znowuż zależy. No niemniej jednak
przypadku zamówienia, które nie było planowane, nie zostało ujęte w planie, dajmy na to, nagle pojawiło się nowe zadanie zlecone przez administrację rządową jakiejś jednostce samorządu terytorialnego i trzeba je wykonać, no to wtedy do planu takiego zamówienia nie dodajemy, tylko robimy jak dla wartości takiego zamówienia. Niemniej jednak takie zamówienie pojawi się później w planie i będzie miało konsekwencje, w mojej ocenie, dla kolejnych zamówień już wcześniej zaplanowanych. Czyli może być taka sytuacja, że w przypadku pojawienia się zamówienia nieplanowanego, po jego udzieleniu i dodaniu do planu, inne zamówienia, które były, dajmy na to, wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy, nagle staną się zamówieniami, które będzie trzeba przeprowadzić w procedurze którejś, albo krajowej, albo w procedurze unijnej. Niemniej jednak nie musimy się w przypadku rzeczywiście nieplanowanych zamówień bać się tego, żeby ich nie zsumować i udzielić jak dla wartości. No, musimy oczywiście pamiętać o tym, że no nie możemy sobie sztucznie, w cudzysłowie, nie planować określonych zamówień, bo jeżeli, dajmy na to, cyklicznie jakiegoś zamówienia udzielamy i z dużą dozą prawdopodobieństwa, bez zbytnio zaawansowanych procesów myślowych, każdy może się domyślić, że jednak w kolejnym okresie zamówieniowym to zamówienie znowu się pojawi, a tu się nagle nie pojawia, no to wiecie Państwo, no to każdy średnio inteligentny, kontrolujący, no dostrzeże jednak tą celowość działania naszą i może być ten zarzut szacowania, a później udzielania zamówienia czy dzielenia zamówienia celem uniknięcia stosowania przepisów ustawy stanie się rzeczywistym i udowodnionym zarzutem naszego niewłaściwego postępowania. Problematyczne bywa również szacowanie wartości zamówienia u zamawiających, którzy są podzieleni na jednostki organizacyjne, bo pytanie jest takie, czy w takich okolicznościach te jednostki organizacyjne same sobie szacują, same sobie planują i same sobie udzielają, jak dla wartości przez siebie oszacowanych, czy muszą one do tego podchodzić łącznie, a więc jako jeden zamawiający sumować podobne zamówienia i dla wartości tych sumowanych już wartości tych zamówień udzielać. Co do zasady, oczywiście jest obowiązek taki, że jeżeli zamawiający składa się z kilku jednostek organizacyjnych, no to szacowania i planowania dokonuje się łącznie dla całego zamawiającego, jeżeli jest właśnie takim podmiotem składającym się z wielu jednostek organizacyjnych. Przykład, jakiś urząd podzielony na wydziały, departamenty czy jeszcze jakieś inne jednostki organizacyjne, no to w takim wypadku każda z tych jednostek organizacyjnych nie jest odrębnym zamawiającym, tylko działa jako urząd i te wszystkie podobne zamówienia ze wszystkich tych jednostek należy sumować i udzielić tych poszczególnych zamówień, tak jak wyjdzie szacowanie łączne od tych wszystkich jednostek. No to była zaskakująca jeszcze niedawno informacja dla wielu, najczęściej małych zamawiających, do których którzy chcieliby uznawać, że jest inaczej, a tu się okazuje, że nagle po latach nieudzielania zamówień trzeba się oswoić z prawem zamówień publicznych. Jest oczywiście wytrych, gdyż ta zasada działa tylko do takich zamawiających, u których te jednostki organizacyjne nie mają samodzielności finansowej. A więc, gdy ta zasada właśnie łącznego szacowania i planowania zamówień działa na poziomie urzędu, dajmy na to gminy, tak już nie działa na poziomie gminy jako takiej, w której no mamy jednostki różnego rodzaju organizacyjne tej gminy, czy jakieś jednostki budżetowe, czy inne podmioty gospodarki budżetowej, jeżeli mają wyodrębnioną, w cudzysłowie, powiedzmy, osobowość zamówieniową, a więc mają własny budżet, którym samodzielnie dysponują i samodzielnie się z niego rozliczają, to wtedy takie jednostki są traktowane jako odrębni zamawiający. To też nie zawsze tak działa, bo też w swoim czasie, kiedy
kiedy wraz z jedną z warszawskich kancelarii przeprowadzaliśmy na zlecenie jednostki pośredniczącej właśnie wydatkowanie środków z Unii Europejskiej przez Polską Akademię Nauk. Mieliśmy, znaczy ja miałem, znaczy my, w cudzysłowie, mieliśmy spór z tą instytucją pośredniczącą, dlaczego nie stawialiśmy zarzutów w Polskiej Akademii Nauk, że każdy z instytutów samodzielnie sobie udzielał, nie sumował tych zamówień. No, ze statutu właśnie Polskiej Akademii Nauk wynikało, że każdy z instytutów jest odrębną jednostką organizacyjną, mającą własny budżet i samodzielnie z tego budżetu się rozliczającą. Dlatego właśnie takich zamówień łączyć nie można i nie można ich wspólnie szacować. No chyba, żeby sobie Polska Akademia Nauk utworzyła wspólnego zamawiającego, no to wtedy oczywiście. No, ale tam coś takiego na tamten czas nie funkcjonowało, zatem nie było podstaw do tego, żeby jakichkolwiek korekt finansowych nakładać na te biedne instytuty, po to tylko, żeby to zrobić. Tak naprawdę to by się w żadnym sądzie na tamten czas nie obroniło. Na szczęście też w obecnej ustawie mamy to jasno sprecyzowane, bo w poprzednim brzmieniu no, te przepisy wcale takie jasne nie były, stąd też wynikały te różnego rodzaju tarcia na gruncie tych regulacji. Idźmy dalej. Mamy oczywiście, na szczęście, w przypadku planowania zamówień i szacowania ich wartości, mamy nasze stare, w cudzysłowie, 6a, które teraz jest artykułem 30 ustęp 4, który na szczęście ustawodawca nam utrzymał w brzmieniu nowej ustawy, który to mówi właśnie o tym, że w przypadku zamówień udzielanych w częściach do udzielania zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części. Jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 tysięcy euro lub dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, a łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Na szczęście to zostało, no bo były plany, żeby to jeszcze bardziej nam utrudnić życie i te przepisy, żeby te przepisy zniknęły. Niemniej jednak te dalej mamy, w mojej ocenie, wątpliwości, w jaki sposób ten przepis stosować. Innymi słowy, czy mamy ten przepis rozumieć w kontekście tych 20%, czy mamy ten przepis rozumieć w taki sposób, że ten próg ustalamy sobie na początku planowania zamówień i określania planu postępowań, określić te 20%, w których mamy się mieścić i wszystkie te zamówienia, które w tych 20% się znajdą już na etapie planowania, to one są, w stosunku do nich możemy skutecznie ten przepis stosować. Czy też chodzi o to, że to 20% jest taką granicą, która się może pojawić nagle w trakcie roku. To znaczy, czy w przypadku, jeżeli z danej grupy zamówień, które chcemy udzielać w częściach, znajdują się zamówienia, dajmy na to podprogowe, ale jest jedno, dajmy na to, jest jedno krajowe, które stanowi, dajmy na to, 50% wszystkich zamówień. Okazuje się, że jest robione jako pierwsze. No to jest grupa i mamy już z tych 100% skompensowane nagle 50% tego zamówienia i czy w takim wypadku w ramach tych 50% nie znalazło się już to 20%, a co za tym idzie, wszystkie następne zamówienia należałoby zrobić jak dla wartości łącznej wszystkich części. No ja jestem zwolennikiem tego mniej restrykcyjnego podejścia do tego tematu, czyli nam w momencie planowania patrzymy na te 20% w cudzysłowie wyłączamy, jak gdyby stosujemy ten 30 ustęp 4 dla tej części, które się w tych 20% łączą, bez względu na to, czy już wcześniej jakieś zamówienia w ramach tej części zamówień zostały zrealizowane. No bo gdybyśmy przyjęli ten bardziej restrykcyjny model, mogłoby się okazać, że nagle zamówienie za 1 000 zł trzeba by robić w postępowaniu unijnym.
Miałem takie sytuacje, w swojej szumnie to nazwę karierze zawodowej, że takie zamówienia trzeba było robić, no bo takie założenie przyjął kierownik zamawiającego, był niezwykle ostrożną osobą i stwierdził, że on nie zamierza nigdy na żadnym etapie ryzykować i woli, że tak powiem, sytuację, w której nawet za 1000 zł zrobi sobie postępowanie unijne. To było w starym stanie prawnym, no to pamiętamy, jeszcze te 40 dni trzeba było czekać, no. Wiecie Państwo, zainteresowanie tym przetargiem było raczej znikome, w sensie nie było ofert po prostu, no bo nikomu się nie chciało przechodzić tej siermiężnej drogi składania oferty na 1000 zł. Ofert nie było, super, no ale co trzeba było zrobić, no bo było wtedy radośnie na te 1000 złotych zrobić. No ja też jestem zwolennikiem jednak zdroworozsądkowego podchodzenia do pewnych przepisów. Oczywiście z założeniem takim, że nie chcemy, że tak powiem, obejść danego systemu. No i przejdźmy sensu stricto do planowania. No, planowanie postępowań dotyczy wyłącznie zamawiających, o których mowa w artykule 4 punkt 1 i 2. Żaden inny zamawiający, których mamy zdefiniowanych w przepisach ustawy, planu postępowań robić nie muszą. Czy słusznie, czy niesłusznie, no ustawodawca z jakiegoś powodu taki podział wprowadził i to się od już prawie 2 lat utrzymuje. Czy słusznie, czy niesłusznie, no. Nie mnie to oceniać. No niemniej jednak no, zdecydowana większość zamawiających takie plany musi przygotowywać. No ale nie da się, mówiąc kolokwialnie, przygotować planu postępowań bez przygotowania planu zamówień właśnie. Które to plany zamówień już tak naprawdę wszyscy zamawiający powinni powolutku sobie przygotowywać, ponieważ no, do momentu ten plan zamówień no, stanie się jak gdyby częścią, czy będzie wynikał z budżetu danej jednostki, tam z planu finansowego, jak zwał, i dopiero z takiego planu jesteśmy w stanie wyodrębnić te zakupy, które będą się nadawały, czy będzie istniał obowiązek, czy istnieje obowiązek ujawnienia ich w planie postępowań, no bo w planie postępowań ujawniamy te zakupy, które musimy przeprowadzić w trybie ustawy. Są wątpliwości, czy postępowanie, czy inaczej do planu postępowań wpisywać na przykład postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Ja uważam, że nie mamy nic do ukrycia, skoro je robimy, to dlaczego ich nie ujawnić w planie, no bo są osoby, które twierdzą, że nawet nie można tego robić, no ale ja nie uważam zgoła inaczej. Poza tym no, jako zamawiający publiczny no przecież nie mamy niczego do ukrycia. Zatem bez planu zamówień nie jesteśmy w stanie sporządzić planu postępowań, no bo z tego planu zamówień będziemy wiedzieli, które zamówienia, które zakupy się łączy, których się nie łączy i na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, które to zamówienia należy upublicznić i ujawnić w planie postępowań. Taki plan postępowań, jak już wszyscy wiemy, musimy sporządzić i udostępnić zarówno w e-zamówieniach, jak i na stronie internetowej zamawiającego w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ. No i bywa to różnie. Tak naprawdę z tym terminem. No, gdy jest to trochę prostsze na gruncie budżetów gmin, powiatów, województw, no tak w przypadku jednostek organizacyjnych, tych samodzielnych, no bywa to różnie. No, ja znam jedną jednostkę w historii swojej, znowuż u mnie powiem, kariery zawodowej, gdzie organ ten uprawniony budżet, czy też plan finansowy zatwierdził w połowie roku budżetowego, którego ten plan dotyczył, więc no takie sytuacje też potrafią się zdarzyć. Oprócz tego, że ten plan sporządzamy w e-zamówieniach,
No to jeszcze musimy go sobie pobrać i opublikować również w BIP-ie zamawiającego, jak również każdą aktualizację, o czym teraz. Gdyż ustawodawca nakazuje nam zapewnić aktualność planu postępowań, przy czym nie mówi, co rozumie przez zapewnienie aktualności, a przede wszystkim nie mówi, jak często taki plan postępowań należy aktualizować. Oprócz tego mówi tylko, że aktualizację planu trzeba zamieścić w biuletynie zamówień. No, oczywiście no, robi się to poprzez portal e-zamówienia. No i teraz każdy z zamawiających no, musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, jak często chce lub powinien taki plan postępowań aktualizować, żeby dać zadość oczekiwaniom ustawodawcy. No, mówiąc literalnie, skoro ma zapewnić aktualność planu, no to zdaje się, że przynajmniej raz w roku, w jakiejś części roku, każdy zamawiający powinien przeprowadzić sobie mini audyt swojego planu postępowań i podjąć decyzję, czy coś tam trzeba zaktualizować, czy czegoś tam zaktualizować nie trzeba. W projektach nowej ustawy był wprowadzony termin, czyli że tą aktualność trzeba sprawdzać raz na kwartał, ale ostatecznie ustawodawca z tego pomysłu zrezygnował, więc każdy zamawiający robi sobie to po swojemu. Są zamawiający, którzy na bieżąco aktualizują plan, czyli gdy się cokolwiek zmieni, to natychmiast idzie aktualizacja. Są zamawiający, którzy robią to raz w miesiącu, są zamawiający, którzy robią to raz na kwartał, są zamawiający, którzy robią to raz na pół roku. No, każdy sobie tę metodę samemu wypracowuje zgodnie ze swoimi potrzebami wewnątrz swojej organizacji. Które rozwiązanie jest najlepsze? Trudno powiedzieć. No, wielu zamawiających kieruje się właśnie tym projektowanym rozwiązaniem zaproponowanym przez ustawodawcę na etapie projektu ustawy, czyli te kwartalne aktualizacje. Każde rozwiązanie ma swoje, jak mówił klasyk, plusy dodatnie i plusy ujemne. Niemniej jednak no, każdy musi podjąć jakąś swoją racjonalną decyzję. No i dwa slajdy, które pokazują, no jak ten plan wygląda zgodnie z rozporządzeniem, które od tamtego czasu jest rozporządzeniem obowiązującym. No i kilka słów na temat tego, co my w tym planie musimy zawrzeć. A więc przede wszystkim w planie ujawniamy roboty budowlane, dostawy, usługi, no co jest, zdaje się być oczywistym. W stosunku do każdego rodzaju zamówienia określamy przedmiot zamówienia. Ustawodawca nam nie wskazuje, jak bardzo dokładnie należy ten przedmiot zamówienia w tym planie określić. Najczęściej zamawiający wstawiają po prostu tytuł postępowania, który później znajdzie się na pierwszej stronie SWZ-u, czy szerzej mówiąc w dokumentach postępowania. Należy wskazać przewidywany tryb albo procedurę udzielenia zamówienia. To się oczywiście może zmienić, no po to też są aktualizacje, by móc stwierdzić, że dane zamówienie, dajmy na to, było na początku roku planowane jako tryb podstawowy, a nagle okazuje się, że w ciągu roku przybyło różnego rodzaju zamówień, które musieliśmy sobie radośnie sumować i okazuje się, że nagle dane zamówienie trzeba realizować w procedurze unijnej. No i orientacyjna wartość zamówienia. Znowu ustawodawca nam wrzuca do naszego koszyczka jakieś pojęcie, które nigdzie nie jest zdefiniowane. Na pewno nie jest to szacunkowa wartość zamówienia, no bo zgodnie z zasadami interpretacji tekstu prawnego, no skoro dwie instytucje w prawie inaczej się nazywają, to są różne instytucje jednak mimo wszystko, więc zasad do szacowania wartości zamówienia nie musimy stosować do określania orientacyjnej wartości zamówienia, więc tym bardziej tutaj zastosowanie może mieć znana wielu zamawiających metoda szacowania wartości o nazwie sufit podłoga, czyli siadamy na krześle za biurkiem, patrzymy w sufit, patrzymy w podłogę, wyglądamy za okno i
uzyskujemy jakieś olśnienie i taką kwotę sobie radośnie możemy tam wpisać. Z formalnego punktu widzenia oczywiście, że tak możemy zrobić, natomiast musimy być racjonalni we wszystkim, co robimy. I ta orientacyjna wartość zamówienia jednak w jakiś obiektywny sposób powinna zostać ustalona i tam wpisana. Oczywiście ona nas w żadnym wypadku w kontekście szacunkowej wartości zamówienia nie wiąże, ponieważ szacunkową wartość zamówienia przecież szacujemy na 3 lub 6 miesięcy w zależności od rodzaju zamówienia. Przecież ten szacunek jest wartością o wiele bardziej aktualną względem danego postępowania niż ta orientacyjna, tak naprawdę. Nie musimy równie dobrze tej orientacyjnej wartości zamówienia przeszacowywać po jakimś tam okresie czasu od ujawnienia jej w planie postępowania. Ona może sobie generalnie rzecz biorąc sobie zostać wpisana raz i tam sobie tkwić w tym planie postępowań. Dalej musimy określić przewidywany termin wszczęcia postępowania. Znowuż ustawodawca nam nie precyzuje, w jaki sposób ten przewidywany termin wszczęcia postępowania wpisywać. Niektórzy zamawiający określają to kwartalnie, niektórzy określają przewidywany miesiąc, w którym coś się może w danym zakresie wydarzyć. No tutaj całe odium odpowiedzialności za to, jak to wskazać, spoczywa na decyzji zamawiającego tak naprawdę. No i każdy zamawiający może sobie to w jakiś tam sposób samodzielnie wskazać. Mamy też informacje dodatkowe, w których to możemy generalnie wpisać sobie wszystko, co chcemy, a co ma dotyczyć zamówienia. No często zamawiający to wpisują, czy zamówienie będzie udzielane w częściach na przykład, czy będzie stosował jakieś klauzule społeczne do przeprowadzenia postępowania, czy będzie żądał, dajmy na to, zatrudnienia na umowę o pracę, czy będzie ograniczał dostęp do zamówienia tylko do określonych podmiotów, czyli na przykład stwierdzi, że to tylko zakłady pracy chronionej będą mogły sobie wziąć udział w takim postępowaniu, czy też nie. To jest właśnie to miejsce, w którym możemy, ale nie musimy takie informacje dla przyszłych ewentualnie zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu informacje zamieścić. No i ostatnia kolumna dotyczy informacji na temat aktualizacji. Ona się automatycznie wypełnia w momencie, kiedy zatwierdzimy zaktualizowany nowy plan postępowań. No i trzeba by się też zastanowić, czemu miałby służyć taki plan postępowań, no bo pamiętajmy, że on w żaden sposób nas jako zamawiających nie wiąże, a więc my nie musimy udzielić zamówień, które zaplanowaliśmy, że może ich udzielimy w danym roku budżetowym. Wykonawca żaden nie może mieć do nas roszczenia o wszczęcie czy o udział w postępowaniu, które jest ujawnione w planie postępowań. Dalej, wykonawca nie ma żadnej pewności, tak naprawdę, czy dane zaplanowane postępowanie będzie prowadzone w takiej czy w takim czy innym trybie, czy w takiej czy innej procedurze, oraz nie ma żadnej pewności co do tego, że postępowanie będzie opiewało, czy będzie mu dawało możliwość zarobienia takiej czy innej kwoty pieniędzy, bo orientacyjna wartość zamówienia w żaden sposób nie jest pewna dla wykonawców. No, trudno powiedzieć tak naprawdę, jaka była racjonalna przesłanka do tego, żeby kazać nam takie plany robić. No, niemniej jednak ustawodawca utrzymał ten obowiązek na gruncie nowych przepisów i dalej się musimy z tym planowaniem ścierać. No, planowanie jest obowiązkiem dość uciążliwym, nie ma co ukrywać, że nie jest. Niemniej jednak bardzo istotnym dla nas, jako dla zamawiających, pytanie, czy jest potrzeba ujawniania tego, co chcemy robić i czy nie utrzymywać tego starego stanu, kiedy mieliśmy plan zamówień i na jego gruncie wewnętrznie sobie radziliśmy z tematem dzielenia i łączenia zamówień, bo on tak naprawdę nam jako zamawiającym do tego służy właśnie, żeby mieć
ogląd na to, czy dane zamówienie, czy dany zakup mamy przeprowadzić w takiej czy w innej procedurze, czy należy połączyć dane zakupy w jedno i je zakupić w ramach jednego postępowania, czy też możemy sobie pozwolić na luksus podzielenia, znaczy też udzielenia tych zamówień indywidualnie jako zamówienia odrębne. Co też jest bardzo istotne w głównej mierze przy postępowaniach współfinansowanych ze środków unijnych, gdzie też bardzo mocno zwraca się uwagę przy kontrolowaniu tych zamówień właśnie, czy nie doszło do właśnie podziału zamówienia celem uniknięcia stosowania ustawy. Do tego też no, trzeba się przyłożyć do planowania. W mojej ocenie w głównej mierze zamówień, natomiast no, odpryskiem tego jest plan postępowań, no, który, no mówię, z założenia wykonawcy miało ułatwić jakieś planowanie działań wykonawcom na rynku w danym roku budżetowym. W mojej ocenie to w żaden sposób niczego wykonawcom nie ujawnia, wprowadza niepotrzebny zamęt. Tak naprawdę często, pewnie Państwo też odbieracie takie telefony, z pytaniem, a wręcz czasem z wyrzutem jakiegoś wykonawcy, dlaczego dane zamówienie, które zostało zaplanowane na, dajmy na to, drugi kwartał, jeszcze nie zostało wszczęte, bo oni do tego podchodzą, że to jest pewnik tak naprawdę i mogą nas z tego usiłować rozliczać, a tak oczywiście zgodnie z przepisami nie jest. No tutaj oczywiście wiadomo, że ten plan jest podzielony na postępowania unijne i krajowe. No i tyle, myślę, co chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć o planowaniu. Jest to uciążliwe, ale dla nas wewnętrznie może być formą obrony przed ewentualnymi zarzutami właśnie w kontekście tego zarzutu dzielenia i łączenia zamówień. Tymczasem oddaję głos do studia, w sensie zwalniam ekran. Witamy w studiu ponownie. Fajnie, fajnie. Jak w telewizji. Okej, to tym razem ja w takim razie udostępnię ekran, żeby nie żyć w tej próżni. I nawet wykorzystam ten moment i na odrobinę pozwolę sobie to określić prywatnie. A, chyba zły przycisk wybrałem. Teraz już powinno wrócić. Zmierzam do tego, że dzisiejsza godzinka jest w zasadzie cały czas taką mocną teorią dotyczącą procesu planowania i tych zagadnień. My już w najbliższą środę będziemy, Szanowni Państwo, wracać do tego tematu, ale z tej praktycznej strony, czyli tworzenia, budowania, zarządzania i aktualizacji takiego planu. Także wspólnie z Konradem zapraszamy Państwa na najbliższą środę 9 listopada o godzinie 12. Myślę, że nie dłużej niż pół godzinki przyjemnej, wspólnej pracy nad takim przykładowym planem. I to tyle prywaty, a teraz przejdziemy do Państwa pytań, bo pojawiło się ich kilka, chociaż mam wrażenie, że odpowiedzi też już w samym wykładzie padły. Niemniej jednak, żeby to uporządkować, proponuję, żebyśmy krótko przez te wszystkie zagadnienia przeszli. Pojawia się wspomniana zasada jedności czasu i przypadek jednostki samorządu terytorialnego, która wybrała wykonawcę na roboty budowlane w procedurze krajowej. I tu pojawia się pytanie, w trakcie trwania umowy otrzymaliśmy środki zewnętrzne na inne roboty budowlane, których wartość jest poniżej 130 tysięcy złotych. Pytanie w takim razie, czy takie zamówienia łączyć i drugiego wykonawcę, czyli w ramach tych dodatkowych zamówień, z dodatkowych środków wybierać w ramach procedury krajowej właśnie. Jak byś, Piotrze, do tego podszedł? Jeżeli nie było planowane, no to tak jak dla wartości jego udzielamy, w mojej ocenie, a ma to skutki dla ewentualnych przyszłych zamówień, które były już w planie w ramach tych działań względem tego obiektu zaplanowane. Ewentualnie trzeba rozważyć, czy nie udzielić robót dodatkowych, no bo to też jest jakieś rozwiązanie temu samemu wykonawcy, no ale to wszystko zależy od tego, no, od konkretnej sytuacji. Mhm. No to idziemy w takim razie do przodu. Dalej pozostajemy, załóżmy, w procedurze krajowej, bo mam nadzieję, że to nie ma dla samego pytania większego znaczenia, ale tym razem mamy przypadek zamówienia, które jeszcze się nie odbyło, a jest ujęte w planie postępowań. I czy w przypadku aktualizacji takiego planu te nieplanowane właśnie zamówienia, które nie przekraczają wartości 130 tysięcy, czy one wpływają w takim wypadku na samą tą przyszłą procedurę? Jeżeli dobrze zrozumiałem. Oczywiście, no pojawiam.
Tak, no wpływają, jeżeli się pojawią przed tym inaczej. Mamy jedno, przykładowo, mamy jedno postępowanie powiedzmy na 135 tysięcy. Może nie, dobra, mamy w planie zamówień, nie w planie postępowań, postępowanie na 100 tysięcy, nagle nam się aktualizujemy plan zamówień, okazuje się, że podobnych zamówień do tego zaplanowanego na 100 tysięcy, a więc nieujawnionego w planie, pojawiają się nowe zamówienia, które z tym zamówieniem łączymy, no to i przekraczamy próg 130, no to to zamówienie, które jest planowane do zrealizowania, a połączone z tymi dwoma, znaczy z tymi innymi, które już zrealizowaliśmy, a które się nie łączyły, no to nagle pojawia się konieczność przeprowadzenia przetargu, znaczy postępowania w trybie podstawowym dla takiego zamówienia. No dlatego też trzeba dość mocno, no nie chciałem tego wprost mówić, no przemyśleć ten cykl, w którym aktualizujemy plan postępowań. No bo mogą się zdarzyć właśnie takie sytuacje, że jakieś zamówienie, które było nieplanowane do robienia w przetargu, w cudzysłowie, no nagle okaże się, że jednak w tym przetargu trzeba zrealizować. Okej. Się uśmiecham, bo miałem podobne zdanie, także pół punktu dla mnie. Idziemy dalej. Tym razem przechodzimy w takie wielopakietowe postępowanie, z czego kilka części zostało unieważnionych, na przykład z powodu braku ofert. I jak szacować wartość zamówienia tylko na te unieważnione części? Czy tylko to ja sobie dopowiedziałem, przepraszam, na unieważnione części? Czy łącznie i wybrać odpowiednią procedurę, czy też po prostu stosować to oddzielnie dla unieważnionych części? No ja w takiej sytuacji te unieważnione postępowania traktuję jako nowe postępowania, w cudzysłowie nieplanowane, i udzielam ich tak, jak jest wartość tych unieważnionych. Są zamawiający, którzy robią inaczej, to znaczy udzielają ich w takiej samej procedurze, jak była ta pierwotna procedura, w której te części zostały unieważnione. Natomiast na pierwszym moim szkoleniu, które było, w którym uczestniczyłem, będąc jeszcze podlotkiem, powiedzmy, zamówieniowym, pan, który był swego czasu wiceprezesem UZP, powiedział, że tak należy robić i ja się tego trzymam. Czyli jeżeli unieważniam z jakiegoś powodu postępowanie pierwotne nie wyszło, to każde kolejne jest postępowaniem nieplanowanym. No a ja się tak uśmiecham, bo często spotykam na swojej drodze zamawiających, którzy otrzymali prywatnie bądź po prostu weszli w posiadanie informacji pochodzących bezpośrednio od prezesa czy wiceprezesa, to już kurczowo się trzymają do samego końca. No jasne. No czegoś trzeba się trzymać, prawda? Tak. Okej, okay. No dobrze, to myślę, że czas już na te ostatnie sztuki, bo nieubłaganie mija ta obiecana godzinka, a jeszcze przed nami taki bonusik dla Państwa. Umówmy się, że jeżeli dzisiaj no po prostu nie zdążymy z resztą tych pytań, to odniesiemy się do tego przy kolejnej okazji, tak żeby Państwu nie zabierać zbyt dużo tego cennego czasu, zresztą Tobie, Piotrze, również. Może umówmy się na tą ostatnią sztukę i wszystko, no, co Państwo nam dostarczycie po tym okresie, to do tego po prostu wrócimy. Będziecie mieli pretekst, żeby się z nami w środę spotkać. O, zawsze to fajny haczyk. No to idziemy w takim razie. Znowu wracamy do tego do tej jednostki samorządu terytorialnego, przepraszam. Tym razem procedura krajowa, konkretnie widzę dostawa paliwa. Umowa została zawarta do czasu zrealizowania wartości umowy, jednak nie później niż koniec 2022 roku. I w związku z drastycznym wzrostem cen paliw, faktycznie, potwierdzam, kwota umowy została wykorzystana i zabrakło środków na około 40 tysięcy złotych. Dotyczy to listopada i właśnie grudnia. Pytanie, czy nowe postępowanie na dostawę paliwa na te dwa miesiące traktuje się jako zamówienie odrębne, i czy w takim wypadku, skoro ta wartość nie przekracza, można nie stosować PZP, mówiąc krótko? No ja bym nie stosował. Oczywiście nie na cały rok, nie wiadomo na jak długo, tylko no, udzielamy zamówienia nam tak długo, jak będzie potrzebna nam do przeprowadzenia procedury wyboru nowego wykonawcy na kolejny okres, nie? No to, szanowni Państwo, myślę, że ten worek z pytaniami i odpowiedziami jak na czwarty, jak na piątek, to już można byłoby uznać za skończony, co nie wyczerpuje oczywiście Państwa pytań, bo widzę, że one z każdą minutą na tym czasie rosną, co nas bardzo cieszy, fajnie. Niemniej jednak wrócimy do tego 9 lub po prostu w korespondencji mailowej, jeżeli z jakichś powodów
w najbliższą środę nie będziecie Państwo mogli być z nami. Oczywiście szanujemy, że ta końcówka roku jest intensywna, potwierdzam, więc jak najbardziej z szacunku do Państwa czasu. Jeżeli nie weźmiecie udziału, to oczywiście poinformujemy Państwa drogą mailową jako uczestników dzisiejszego spotkania.